No więc mamy już za sobą pierwszy wprowadzający temat w kwestie LGBT+. Próbowałem pokazać, że jest to temat istotny, ważny, dyskutowany społecznie i przede wszystkim jest to również temat będący przedmiotem rozważań akademickich. Jednak te rozważania akademickie, jak wiemy, bardzo rzadko trafiają do mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych. Tam znacznie częściej goszczą krótkie, wyrwane z kontekstu wypowiedzi ważnych osób, polityków, przedstawicieli Kościoła, czy tak zwani celebryci, znani przede wszystkim z tego, że są celebrytami właśnie. Niemniej jednak wydaje mi się, że w tym procesie porządkowania naszej wiadomości, czy naszego spojrzenia na rzeczywistość zróżnicowania płciowego i seksualnego, z jakim mamy do czynienia wśród ludzi, warto uzmysłowić sobie, że niektóre rzucone może w ferworze jakiejś debaty politycznej, może religijnej, zdania mają bardzo długi żywot i one żyją już potem swoim własnym życiem, często znacznie mocniej kształtując nasze spojrzenie na świat i na drugiego człowieka niż bardzo solidne, gruntowne studia. I niewątpliwie takim wyrażeniem, taką frazą skrzydlatą, już można powiedzieć, bo wszędzie obecną, jest zdanie rzucone przez prezydenta Andrzeja Dudę w trakcie kampanii wyborczej, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia. To zdanie zostało potem powtórzone przez bliskiego współpracownika prezydenta, wówczas przewodniczącego jednej z sejmików w Lublinie, dokładnie Przemysława Czarnka, który jeszcze bardziej ten motyw odczłowieczania właśnie członków wspólnot LGBT+ podkręcił, mówiąc, jakby usprawiedliwiając się, że on tak naprawdę nic nie ma przeciwko ludziom o różnej orientacji seksualnej, niemniej jednak musi podkreślić, że LGBT to jest ideologia, która fałszuje rzeczywistość, wprowadza totalny relatywizm i tak dalej. Skupiłem się na wypowiedziach tych dwóch polityków, bo do nich się często odwołują również internauci. Często uważają, że właśnie Andrzej Duda i Przemysław Czarnek są tymi ludźmi, którzy chronią polską młodzież przed złymi wpływami. W tym kontekście pojawiają się również takie zestawienia, że w minionym, słusznie minionym, złym okresie PRL-u wciskano dzieciom, młodzieży ideologię bolszewicką, komunistyczną, a dzisiaj, kiedy już mamy demokrację, kiedy oto wreszcie żyjemy w wolnym kraju, pojawiło się nowe zagrożenie, właśnie zagrożenie LGBT+, które bywa nazywane neomarksizmem, neobolszewizmem, no i tym właśnie totalnym relatywizmem. Co o tym myśleć? Jak się do tego odnieść? Otóż wydaje mi się, że bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że takie zdania pojawiają się w bardzo określonych kontekstach politycznych. I często ludziom po prostu chodzi o to, żeby wzbudzać pewne kalki myślowe, które zastępują normalną debatę społeczną, rozmowę i dialog. Bardzo rzadko ci ludzie, którzy mają tak wiele do powiedzenia na temat osób, wspólnot LGBT, nigdy nie cytują właśnie członków tych wspólnot.
Uważają, że ich diagnoza, ich spojrzenie jest absolutnie prawidłowe, że oni tak naprawdę troszczą się o jakość dyskusji. Chodzi o to, żeby to myślenie młodzieży i dzieci było pozbawione właśnie tego manipulacyjnego wymiaru, a powinny studiować właśnie wartości absolutnie niekwestionowane, jak zdrowa nauka Kościoła, o małżeństwie, które wiadomo jest tylko małżeństwem mężczyzny i kobiety. Często przy tym przywołuje się cały arsenał cytatów z Biblii, z nauczania kościelnego, z papieży, soborów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że myśląc o tym, zastanawiając się o tym, a przede wszystkim mając przed oczyma konkretne osoby, które często domagają się uznania w przestrzeni publicznej jako równoprawnych członków tej wspólnoty, trzeba właśnie zadać kłam temu twierdzeniu, że LGBT to ideologia, a nie ludzie. Trzeba przede wszystkim rozmawiać z tymi ludźmi. Trzeba przede wszystkim zainteresować się konkretnymi uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi, w jakich ci ludzie żyją. I nie jest przypadkowo, że właśnie w krajach demokratycznych te głosy domagające się równouprawnienia, uznania pełnych praw osób LGBT pojawiły się wtedy, kiedy w niepamięć odeszły takie formy zniewolenia jak niewolnictwo, rasizm, nacjonalizm, totalitaryzm. Właśnie w takich totalitarnych ustrojach nie można było marzyć nawet o prawach osób nienormatywnych seksualnie. Mówiliśmy o tym, że nawet na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób LGBT. Właśnie dlatego, że cieszymy się z tego, że mogą być dni upamiętniające właśnie równouprawnienie tych osób. Symbol tęczy, który w moim pokoju króluje, jest właśnie takim przykładem inkluzywnego myślenia. Chodzi o to, żeby nie stygmatyzować nikogo, bo jeżeli w ferworze kampanii wyborczej, politycznej pojawiają się takie hasła, to wcale nie znaczy o to, że chce się kogokolwiek przed czymkolwiek ostrzec, ale chodzi o to, żeby odwołać się do pewnych lęków społecznych, do ignorancji społecznej. I po to, żeby właśnie zapunktować, zdobyć dodatkowe głosy polityczne, wtedy się rzuca takie hasła. Są to hasła bardzo niebezpieczne. Konsekwencjami takich haseł jest na przykład seria jakichś dziwacznych regulacji prawnych, z jakimi mieliśmy do czynienia w Polsce, gdzie się ogłasza jakieś sfery wolne od LGBT. I różni politycy znowu pospołu z księżmi, nawet z biskupami, ogłaszają, jaka to Polska jest piękna, dlatego że jest wolna od LGBT. Myślę, że jako społeczeństwo demokratyczne, jako społeczeństwo cieszące się wreszcie równouprawnieniem, powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby osoby właśnie o zróżnicowanej orientacji seksualnej nie czuły się napiętnowane, nie czuły się stygmatyzowane, żeby ich nie określać jakimś dziwacznym słowem ideologia, bo to nie ma nic wspólnego z ideologią, jest właśnie tylko próbą życia zgodnie z własną orientacją. To nie jest nic kapryśnego, arbitralnego czy relatywistycznego. Po prostu jesteśmy zróżnicowani i tą wielość, różnorodność i bogactwo również w sferze seksualnej należy zaakceptować, po to, żebyśmy byli jako społeczeństwo właśnie społeczeństwem tolerancyjnym, otwartym i akceptującym ludzi takimi, jakimi są. Krótko mówiąc, LGBT to ludzie,
a nie ideologia.